Druga Księga Królewska, rozdział 16. W 17 roku panowania Pekacha, syna Remaliasza, objął władzę królewską Achaz, syn Jotama, króla judzkiego. Imię Achaz to skrócona forma Jehoachaz, czyli ten, którego Jahwe trzyma. Achaz miał 20 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 16 lat w Jeruzalemie. Lecz nie czynił tego, co prawe w oczach Pana, Boga jego, jak Dawid, jego praojciec. Achaz nie czynił tego, co prawe w oczach Pana i umarł młodo. Kroczył raczej drogą królów izraelskich, a nawet własnego syna oddał na spalenie, jak to było ohydnym zwyczajem narodów, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. W drugiej księdze kronik można przeczytać, że Achaz sporządził wiele posągów Baala i składał też ofiary w dolinie Chinoma, tam gdzie czczono Molocha. Składał też ofiary krwawe i spalał kadzidło na wyżynach i na wzgórzach i pod każdym zielonym drzewem. Achaz też czcił Boga Jahwe w taki sposób, jak robił to lud, czyli zamiast w świątyni jerozolimskiej to na wzgórzach. Wtedy Resin, król Aramu, i Pekach, syn Remaliasza, król izraelski, nadciągnęli pod Jeruzalem w celach wojennych i oblegli Achaza, lecz nie mogli go pokonać. W księdze kronik jest napisane, że Izrael zabił podczas tego najazdu 120 tysięcy ludzi, a 200 tysięcy uprowadził w niewolę. Ilu ludzi zabili i uprowadzili Aramejczycy, nie jest napisane. W tym to czasie Resin, król Aramu, przywrócił Edomitom zwierzchnictwo nad Elat i wypędził z Elat Judejczyków. Edomici zaś weszli do Elat i osiedlili się tam aż do dnia dzisiejszego. Achaz nie miał błogosławieństwa Bożego i Juda traciła ziemię i ludzi. Wtedy Achaz wysłał posłów do Tiglat-Pilesera, króla asyryjskiego, z takim oświadczeniem: jestem twoim sługą i twoim synem. Wyrusz więc i wyzwól mnie z ręki króla aramejskiego i z ręki króla izraelskiego, którzy powstali przeciwko mnie. Achaz wziął też srebro i złoto znajdujące się w świątyni Pana i w skarbcach domu królewskiego i posłał je w darze królowi asyryjskiemu. Żeby się ratować, Achaz wyrzekł się niepodległości i stał się poddanym króla asyryjskiego. Wysłał też złoto, które zabrał i srebro, które zebrał ze świątyni, żeby go sobie zjednać. Król asyryjski wysłuchał go i wyruszył pod Damaszek, zdobył go i uprowadził jego mieszkańców do Kir. Resina zaś pozbawił życia. Król asyryjski uderzył na wrogów Achaza, ale w księdze kronik można przeczytać, że raczej utrapił Judę niż pomógł. A gdy król Achaz wyruszył do Damaszku, aby się spotkać z Tiglat-Pileserem, królem asyryjskim, zobaczył ołtarz, który był w Damaszku. Przesłał więc król Achaz do kapłana Uriasza podobiznę tego ołtarza wraz z planem całej jego budowy. Kapłan Uriasz kazał wznieść ołtarz całkowicie według planu, jaki król Achaz przysłał z Damaszku. Takim kazał go sporządzić kapłan Uriasz, zanim nadciągnął Achaz z Damaszku. Achaz uznał, że skoro Bóg Asyryjczyków dał im siłę, to należy jego czcić, a nie Boga, który wybrał naród izraelski. Dlatego sporządził taki ołtarz jak w Damaszku. A gdy król przybył z Damaszku i zobaczył ołtarz, zbliżył się do ołtarza i wstąpił nań. Następnie puścił z dymem swoją ofiarę całopalną i ofiarę z pokarmów. Wylał swoją ofiarę z płynów i pokropił ołtarz krwią swoich ofiar pojednania. No, król sprawował swój własny kult, nie przejmując się tym, co przepisał Mojżesz. Arcykapłan, który miał wtedy pieczę nad świątynią, zupełnie się temu nie sprzeciwiał, raczej współdziałał. Ołtarz miedziany zaś, który stał przed Panem, kazał usunąć z przedniej części świątyni.
z miejsca pomiędzy nowym ołtarzem a między świątynią Pana i ustawić po stronie północnej tego ołtarza. Wszystkie sprzęty w świątyni miały swoje miejsce, które wyznaczył Bóg, ale król Achaz urządził świątynię po swojemu. Król Achaz dał też kapłanowi Uriaszowi taki rozkaz: na ołtarzu wielkim puszczaj z dymem poranną całopalną ofiarę i wieczorną ofiarę z pokarmów, całopalną ofiarę króla i jego ofiarę z pokarmów i całopalną ofiarę całego ludu pospolitego oraz ich ofiarę z pokarmów i ich ofiary z płynów. Będziesz go też skrapiał wszelką krwią z ofiar całopalnych i wszelką krwią z ofiar krwawych. Sprawę zaś ołtarza miedzianego rozpatrzę osobiście. Kapłan Uriasz uczynił wszystko tak, jak mu rozkazał król Achaz. Achaz mówił kapłanowi, co ma robić, a Uriasz bez sprzeciwu wszystko to wykonywał. Następnie król Achaz kazał poprzeżynać listwy podstawek i usunąć znad nich umywalnie. Kazał też zdjąć kać na wodę z ponad miedzianych wołów, które były pod nią, i postawić ją na posadzce kamiennej. Kazał również przebudować krytą halę sabatową, którą zbudowano przy świątyni, i zewnętrzne przejście dla króla przy świątyni przez wzgląd na króla asyryjskiego. Achaz ciągle przebudowywał świątynię, zmieniał położenie sprzętów, także te sprzęty niszczył. Nie miał żadnego szacunku dla świątyni Boga i dla tych nakazów, które Bóg dał Mojżeszowi i które zostały zapisane. Pozostałe zaś sprawy Achaza, których dokonał, opisane są w Księdze Dziejów Królów Judzkich. I spoczął Achaz ze swoimi ojcami i został pochowany obok swoich ojców w mieście Dawida, a władzę królewską po nim objął Hiskiasz, jego syn. W Księdze Kronik jest napisane, że Achaz został pochowany w mieście Dawida, ale nie w grobach królewskich. Imię Hiskiasz znaczy Bóg jest mocą. Nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu jedynemu.